Cześć, witajcie! Ja jestem Gringroof, a to odcinek z World of Tanks. Dlaczego teraz, a nie w piątek? Odpowiedź jest prosta. Spodziewałem się, że pierwszy tydzień na uczelni to będzie wyglądał mniej więcej tak, że dzień dobry, tutaj macie sylabusa, nie? Tam elo, wpiszcie się na listę i w ogóle wypierdzielać, nie? No nie do końca, miałem zajęcia tak bardzo mocno, często i gęsto, że po prostu nie wyrobiłem się. Wstawiałem tylko Overwatcha, którego miałem nagranego na zapas. No a w weekend, wiadomo, tą serię weekendową na spokojnie. No w ogóle dzisiaj jest niedziela i przed sekundą wrzuciłem filmik z Shadow of Mordor. Także też mi tu proszę nie płakać na mnie. Tu zaspałem. Wstałem przed 12, zanim się ogarnąłem, to już... A, szkoda szczępić ryja. W każdym razie, dzisiaj mamy niedzielę. To jest odcinek poniedziałkowy, czyli ten, który zobaczycie jutro, który oglądacie dzisiaj albo później. W każdym razie nagrywam w niedzielę, rzucam w poniedziałek. Kiedy obejrzycie, to obejrzycie. My to tam, wiecie, średnio. I co? W końcu nauczyłem się nagrywać. Znaczy, jeszcze się nie nauczyłem. Nauczyłem się obsługiwać programu, który nagrywa osobno mikrofon i osobno nagrywam obraz i dźwięk z gry. W ten sposób uniknę takiej wpadki, jaką to miałem tydzień temu, albo dwa tygodnie temu w środę z H1Z1, kiedy to dźwięk masakrycznie mi się rozjechał. Dobra, dostałem spota, ale oni nie powinni mnie teraz tutaj łupać, bo to są miętkie faje i tam widzę jakiegoś czołga, którego warto będzie porysować. Dokładnie. To jest czołg Chinookai, tak? To jest japoński medium. Ole, dostał. Dobra, już go nie widzę. Nadal są te tutaj. Czekajcie, czy on jest sam? Tak, on powinien być sam. Więc nie zdąży się na mnie obrócić. Albo zdąży, albo zdąży, albo zdąży. Niech odda tylko jeden strzał, bo on ma jedna strzała, nie? Dobra, ale na plecach ma już inny czołg. Już go łupię. Dobra. W ten sposób zaraz go tutaj wezmę. Kosa Skoda mi to łupie, to mnie troszkę boli. Zaraz przestanie. Dobra, Skoda właśnie przestała mnie łupać. Więc już mi to nie... O, tam mamy jeszcze SU-100. Też możemy... Podpaliłem. O, co, od czego dostałem? Od Skody. Skoda T25 mnie trafiła jakoś, jakimś cudem. Ale to mi nie przeszkadza w niczym w mojej kuźwa misji życiowej nagrywaniu na YouTube. Dobra. A i może jeszcze odpowiem na pytanie, które pewnie rodzi się w waszych głowach, umysłach i takich tam innych miejscach trudno dostępnych. Dlaczego T34? Bo to jest jedyny czołg, którym umiem dobrze grać. Tak serio mówię sobie, nie robię jaj. Naprawdę, tylko tym czołgiem potrafię dobrze grać. Dlatego kupiłem na nim permanentny kamuflaż i dostałem, znaczy nakleiłem te naklejki, te o. Takie o. Widzicie? 5 lot, nie? No, to dlatego właśnie. Więc to jest jedyny i główny powód, więc no tak to wygląda. Co ja teraz robię? Teraz kupuję bazę tylko po to, żeby... W sumie nie wiem po co, jest nas ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, no tak. 8. Więc dobra, wygraliśmy. W ogóle jakąś muzyczkę tu dodali, co to za wybuchy, co to? Bum, bum, bum. Mamy to. Dobra, przechodzimy do kolejnego nagrania. Cześć, witajcie! Ja jestem Gringroof. A czemu ja się witam z tym baranem? Mniejsza, większe. To jest druga część tego materiału. Tym razem T-34-85, a jakże? Jest to dość dobry czołg, bo radziecki. Mocny, bo radziecki, wytrzymały, bo radziecki, skuteczny, bo radziecki, śmiertelno, zabójczo, tam epicko, wybuchowo, dobry, bo mój. Tylko ja go mam, nie, no żartuję. Cel jest prosty, zniszczyć jak najwięcej pojazdów wroga, zadanie poboczne, nie wywalić się, tak, to przede wszystkim. I co? Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała cała ta sytuacja. W każdym razie, nie wiem, co będę teraz robił w tygodniu, bo na pewno od poniedziałku do środy nie będę mógł nagrywać
live, znaczy live. Dla mnie nagrywanie live oznacza, że nagrywam powiedzmy o godzinie 10 rano i wstawiam na 14. I to jest odcinek z tego samego dnia. Powiedzmy tam przeczytam jakieś komentarze, których nie ma, także zachęcam do komentowania. W każdym razie, to jest dla mnie takie nagrywanie live na YouTube'a. WOTA będę raczej nagrywał w wolnej chwili i wrzucał po prostu, bo inaczej się nie da. W ogóle nawet nie spojrzałem, wywaliło mnie na 8 tiery 6, więc to co teraz robię nie jest nawet odrobinę rozsądne, bo się zaraz wywalę się zaraz. Tam za nim stoi czołg. Czy ja wiem, ale generalnie ja nie lubię. KW4. To ostry chłopak jesteś. Do bitki widzę pierwszy, ale nie. Ja tu nie chcę z tobą walczyć. Bo się wywalę, jak... Bo się bardzo wywalę. Co ja tu mogę zrobić? W tym momencie jestem useless. Znaczy w sumie jak zawsze, ale generalnie bardzo useless. Co mogę? Mogę strzelić. O Jezus, bardzo blisko jest czołg wroga. W garnek? No to w garnek walniłem. Nie prawił w garnek, no dobra, no to... Ja już se golda załaduję. W bok wieży? Nieprabita. Dobra. Dolna płyta? Nie prawił. Więc może skoro nie prawił... To ja się skitram. O Boże, leopard za plecami. Będziesz chciał tu wjechać pewnie, co? Hopie. Od czego dostałem? Ale gówniak ze mnie. Chciałem powiedzieć, nie naprawiam gąski, bo nie warto, po czym się wywaliłem, więc chyba jednak warto czasami naprawiać te gąski. W każdym razie widzimy się po krótkim cięciu innym czołgiem. Buja! Krótkie cięcie było. Jest kolejny radziecki czołg. T-43. Czyli to jest 7 tier. Bo T-34 jest tierem 5. T-34-85. Tudzież rudy jest tierem 6, a T-43 jest tierem 7, zaraz po tych dwóch. Jak dla mnie, linia najlepszych radzieckich medów, to jest moje odczucie, choć najlepiej i tak się bawię na piątkach zwykłym T-34, bo nie wiem, w sumie nawet nie wiem dlaczego, generalnie lubiłem tą linię tych czołgów. Tam chyba był drugi tier, to było BT-2, trzeci BT-7, potem czwarty A20, jeśli tamte cyferki spieprzyłem, to sorry, ale w każdym razie ta linia naprawdę przypadła mi do gustu. Genialne BT-2, którym zrobiłem chyba w trzeciej albo czwartej bitwie tym czołgiem MK, czyli to poziom mistrzowski, nie wiem co nazwać. Generalnie ci, co grają w WOTA, wiedzą, ja tak słabo przygotowany dzisiaj. Także naprawdę tamten czołg przypadł mi do gustu. Później T-34, którym nauczyłem się grać na takim innym dziale, chyba innym niż standardowe, na dwuperkowej załodze i dosyłaczu mam 1,94 sekundy strzał, który zadaje tam koło 80-90, jak dobrze wejdzie. Więc to jest naprawdę już opcja dość solidna. Dobra. Czy mamy na coś bicie? Tu chyba na to będzie zaraz bicie. No tak, weź jeszcze Albert poprawkę na wiatr XD. Boom. I jeszcze się wychyl na sekundę. Boom. Już myślałem, że nie padł. No dobrze. W ogóle fajnie... No, debil palcem pokazuje na ekranie, wy tego nie widzicie. Fajnie pokazali to, że na środku pod celownikiem pokazuje się, co właściwie zrobiliśmy. Czy tam jakieś tam zadane obrażenia, zbita gąska, czy coś takiego. Drzewo się nie obala samo. Dobra, IS-6. O, tu mamy T-44, stoi za chwilę. Znaczy w sumie nie, no, moja pozycja nie jest taka beznadziejna. Może nawet jest beznadziejna, bo nie mógłbym się nawet obronić, ale tą pozycję, którą zajmuję teraz, odpowiada mi ta pozycja, bo w tej chwili widzę dużo dosyć. Szkoda, że nie mam lornety, ale kto... Rzadko kto nosi na medzie lornetę, nie? Także to jest też kwestia grania. To, co robię, też jest głupie, ale próbuję w tym momencie tak się ustawić. O,
ale chyba tego nie zrobię, bo zawsze jest od dołu ciężko celować w górę. O, chyba w tym momencie już to mogę zrobić. Właśnie, żeby ustawić się tak, żeby gdy oni mi się wychylą, żebym jak najszybciej mógł zareagować, ale póki co to jest niemożliwe, zwłaszcza, że ta fałka tutaj nie wiem co odwala. Gdy ci jeszcze nasi tu przejdą, chociaż ta fałka odwala kawał dobrej roboty. Więc chyba trzeba ją wesprzeć. Albert, nie bokiem, Albercie, nie bokiem. Mogą być jeszcze tam na górkach, ale to też nie... No właśnie, no i są, o tym mówię. Bo to jest... Dobra, leży. No właśnie, już walą od boku. To co ja mówiłem, że to jest minus, że oni mogą mnie stąd walić. To była tamta MK, GF chyba. W każdym razie trzeba się teraz troszkę skitrać. Poszukać miejsce, żeby bić tego. Skórki. I chyba mam takie miejsce. Otóż to. Nie prabił. Papaganie, dobrze, ale nie prabił generalnie. Brania nie prabita. W co ja mogę ciebie walić, żeby cię walnąć? W garnek? Aha, dobra, już nie muszę w ciebie walić, bo sam się wywaliłeś. Minusem też dla mnie na tym czołgu jest to w tym momencie, że nie mam żarówek. Generalnie jestem graczem, który nauczył się dość średnio, dość tak... Myślę, mogę powiedzieć, dość średnio grać na czołgach bez żarówy. I na początku myślałem, że żarówa nie jest mi potrzebna, bo mniej więcej znałem te śmieszne odległości, jakieś tam obliczenia się robiło, czy widzi, czy nie widzi. Ale żarówa jednak dużo daje, bo jak chcę się skradać, bo żarówę mam na T34, jeśli chcę się jakoś skradać medem, to ta żarówa dużo mi daje, bo znaczy jeszcze jak był szybki ten med, to potrafiłem gdzieś na tyły tam się pojawić i tam szybko zniszczyć, bo zanim się taki heavy obrócił albo jakiś inny med, to generalnie nie było we wsi, żeby mnie zniszczyli. Wtedy bardzo dobre bitwy robiłem na T34. Teraz ten czołg w moim odczuciu jest o wiele wolniejszy, co troszeczkę mu ujmuje tej mobilności, którą miał, którą tak bardzo doceniałem. Co my teraz mamy? Nie widzę go, ale za chwilę będę miał bicia na jego... No właśnie, na jego górę. Trafił mnie ciul. Ole, jak Tiger mnie zniszczył, ale... Kurczę, no właśnie, bo zrobiłem głupotę tego typu, to tak już dla was na przyszłość, że jak staję w najwyższym punkcie, w centrum mapy i mam, powiedzmy, plus minus mniej jak pół HP, to wolą mnie zniszczyć. No ale dobrze, ja uważam tą bitwę za dobrą, bo wygram ją raczej na luzie. Jak tak patrzę, została Arta jedna, która już Arty nie ma. Został jak Tiger, który jest objeżdżany przez E50 JMX 1390. No ten Love może zrobić różnicę trochę, ale dobra, ten już leży, no i został sam Love. Lwę, mówiąc dokładniej. Który musiałby, no, zniszczyć, jak dobrze liczę, na palcach, dobra, może nie na jednej ręki, ale tak hup, hup, 7, tak? Dobrze mówię? Tak, 7. No i zaraz się chyba wywali. Nie wywali się? Może przeklikamy gdzieś bliżej jego? Jeszcze bliżej? AMX? AMX? Tu jest AMX. No i właśnie, to jest to, co robi Medium najlepiej. Stara się objeżdżać, ale widzę, że gracz na tym lwę jest ogarnięty, bo nie dość, że obracał lufą, to jeszcze kadłubem, więc szybciej się obracał, ale generalnie dobrze to zrobiliśmy. W każdym razie dziękuję za uwagę. A i żeby nie było, to są trzy bitwy nagrywane pod rząd, no nie? Czyli T34, T34-85 i ten, zaraz zobaczycie zresztą. Pokazuje. Było, było, było. Dzisiaj nie grałem w WOTA, więc trzy bitewki dzisiaj rozegrane. Całkiem nieźle to poszło. Dobra, w takim razie to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Już chyba w piątek, mam nadzieję. Hejo!